Pan Twardowski na Księżycu. Żył kiedyś w Krakowie szlachcic Twardowski. Zajmował się leczeniem innych, więc wiele razy widział, że życie ludzkie jest bardzo kruche i ulotne. Sam zaś chciał żyć wiecznie, by bez końca móc zajmować się tajemną nauką. A ponieważ był bardzo uczony, znał różne stare księgi. W jednej z takich ksiąg wyczytał, że można podpisać pakt z diabłem. W zamian za długowieczność trzeba mu tylko obiecać swą duszę. Od tej pory o niczym innym nie mógł myśleć. Czytał nocami księgę, ponieważ był ciekaw, jak przywołać diabła. Ale tego niestety nigdzie nie napisano. I choć Twardowski wertował także inne księgi, jego pytanie pozostawało bez odpowiedzi. W końcu, gdy tak siedział którejś nocy nad księgami, zrezygnowany zawołał: „Chętnie odsprzedam duszę diabłu! Diable, czy mnie słyszysz?” I jak na zawołanie w jego gabinecie pojawił się gość, bardzo elegancko ubrany i uprzejmy. Z początku Twardowski myślał, że to ktoś z mieszkańców Krakowa ma do niego jakąś sprawę. Ale o tak późnej porze, dopiero gdy dostrzegł rogi pod kapeluszem i kopyto zamiast jednej nogi, domyślił się, z kim ma do czynienia. Diabeł wyjął z zapazuchy cerograf. „Podpiszcie, panie”, powiedział. Twardowski spojrzał ze strachem na diabła, ale przeczytał dokument. Potem przeczytał jeszcze raz i jeszcze. Było tam napisane, że może żądać, czego tylko zapragnie. Może być wiecznie młody, zdrowy i bogaty. Ale musi oddać duszę diabłu, gdy tylko jego noga postanie w Rzymie. „Ależ to proste”, pomyślał szlachcic. „Nigdy nie pojawię się w Rzymie i wszystko, o co poproszę, będę miał zapewnione na wieczność. „Podpiszcie, panie, mamy czas do świtu, a już zaczyna robić się jasno”. „A podpiszę, podpiszę, czemu nie?” zawołał radośnie Twardowski, umoczył pióro w kałamarzu i zostawił na dokumencie swój zamaszysty podpis. Diabeł zniknął tak samo nagle, jak się pojawił. W gabinecie słychać było tylko echo jego szyderczego śmiechu. Twardowski nie zasnął już tej nocy. Rozmyślał o bogactwach i sławie, jakie będą go otaczać. I rzeczywiście żyło mu się wspaniale. Jeśli tylko jakieś życzenie wypowiedział na głos, od razu się spełniało. Diabeł dostarczał mu tyle złota i klejnotów, ile dusza zapragnie. Zawsze miał pod ręką wszystkie mądre księgi, o których tylko zamarzył. A ogromna wiedza z tych ksiąg z taką łatwością wchodziła mu do głowy, że zadziwiał nawet innych uczonych, nie tylko z Polski, lecz także z całej Europy. Twardowski żył tak długie lata w zdrowiu i bogactwie. Zgłębiał tajemną wiedzę i jeździł po całym świecie. Jednak dbał o to, by nigdy nawet przejazdem nie pojawić się w Rzymie. A było to bardzo trudne, ponieważ różni znajomi i nieznajomi wciąż zapraszali go do Rzymu. Lecz on domyślał się, że to tylko diabelskie sztuczki, by go tam zwabić. Nadal mieszkał w Krakowie, gdzie miał swój gabinet, w którym przyjmował i leczył zarówno bogaczy, jak i najuboższych. Nie potrafił zrezygnować ze swojej pracy, choć był tak bogaty, że nie musiał już nic robić. Pomaganie innym było jego powołaniem. Cieszył się, gdy mógł komuś przywrócić zdrowie. Nie zdziwił się więc, gdy którejś nocy do jego gabinetu wpadł posłaniec. „Panie!” zawołał. „Karczmarz prosi, by pan pojechał ze mną. Trzeba natychmiast ratować jego umierającą żonę. Szybko, szybko!” Twardowski założył pośpiesznie płaszcz i wziął ze sobą torbę lekarską. Jechali długo wyboistą drogą, którą oświetlał tylko księżyc, ledwo widoczny zza chmur.
Kiedy dojechali na miejsce, właściciel karczmy czekał już na nich niecierpliwie. Prędzej, prędzej, krzyczał, nie ma czasu. Twardowski wbiegł do komnaty, gdzie leżała chora. Zbadał ją, kazał posłańcowi jechać do miasta po lekarstwa, a do karczmarza powiedział: wszystko będzie dobrze. To prosimy na śniadanie, powiedział mężczyzna, bo na dworze już zaczynało świtać. A gdy Twardowski usiadł do stołu, zaraz pojawił się jego znajomy sprzed lat, diabeł. Czas wywiązać się z danego słowa, zawołał, zacierając z radości szponiaste ręce. Jakże to, zaśmiał się szlachcic, jesteśmy przecież pod Krakowem, a nie w Rzymie. Ta karczma nazywa się Rzym, odrzekł diabeł i znów zaśmiał się szyderczo. Twardowski już chciał uciekać, ale diabeł złapał go za rękaw i wskoczył za nim do komina, żeby porwać go do piekła. A gdy tak lecieli po nocnym niebie, Twardowski uczepił się księżyca, wyrwał się diabłu i już tam pozostał. I siedzi tam do dziś, rozmyślając o tym, jaki był niemądry i próżny.